Cześć, witajcie. To jest już drugi poradnik na temat pluginów do Minecrafta. Ostatnio przedstawiałem Splik, to już było całkiem dawno. A tym razem przedstawię Państwu plugin Mod Manager. Co on nam dodaje? Mianowicie, nie trzeba do niego żadnych permisji, ponieważ graczom, chyba że Państwo chcą, żeby gracze mogli ustawiać własny mod dla serwera. No to tak, no to przejdźmy w sumie do... Konfiguracji nie ma dużo, wrzucacie tylko i więcej nic nie trzeba. Przedstawię teraz podstawowe komendy Mod Manager pluginu. Pierwsza komenda to jest mod manager, aby wyświetlić listę komend. No, czyli help. O to chodzi, nie? I teraz tak. O co chodzi z add? Jeśli chcemy na przykład dodać jakiś mod, to zapiszemy add i nazwę mod. No i jak tam chcemy, nie? I w tym momencie dodano nam takie mod. Kolejną to jest mod remove. No, mod manager remove. I co? Musimy tu podać ID danego modta. Mod to, żeby wiedzieć właśnie jakie to jest ID. Piszemy mod manager list. I tu nam się wyświetla lista. Mamy dwa na razie. Pierwszy to jest this is default mod, to jest zawsze, a drugie to co stworzyliśmy. Oczywiście do modta można dodawać kolory właśnie typu takie. O, coś takiego, albo Matrixa. Jest bardzo wiele możliwości i ciekawych rzeczy. A tą listę to pierwsze jest zawsze i jeśli na przykład mamy kilka modty, to możemy zrobić, to będzie nam się na przemian zmieniać, raz tak będzie, raz tak, różnie to bywa, nie ma określonego nic. Dobra, to ja sobie usunę, niepotrzebne mi te dwa. Jeden i dwa, okej. Jeden i jeden, no, no. Dwa wtedy. Ok, i mod manager. Kolejną komendą to jest max player. On, no właśnie, możemy, to jest bardzo fajny chwyt, ponieważ dzięki tej komendzie możemy zwiększyć ilość graczy możliwych na naszym serwerze. I wtedy inni mogą pomyśleć, że mamy na przykład, nie wiem, tyle slotów, nie? Znaczy to może przesada, ja... 250 na przykład, coś w tym stylu. No to jest bardzo fajne. Oczywiście tyle nie może wbić, bo jeśli na przykład mamy na 32 sloty przystosowane, to to jest tylko chwyt. Wbije 32, będzie pokazywać, że jest na 250 i więcej nie wbije. Żeby zrobić właśnie tak, że może wbić więcej, to ja pokażę w następnym odcinku kolejny plugin do tego. I wtedy... może więcej wbić, oczywiście, na przykład z 32 na 40, nawet może wbić, bo albo 50. Tylko proszę pamiętać, jeśli mamy niezbyt silną maszynę, na której mamy, jeśli zwiększamy dużo sloty, to po prostu serwer się będzie wyłączał, będzie przeciążenie. Więc to też nie jest takie proste. Mamy przystosowane pod każdy slot RAM i to tak wygląda niestety. Dobra, bo trochę zboczyliśmy z kursu. No to w sumie to by było na tyle, ponieważ co tu omawiać, to nam dodaje różne motto, no. Na przykład dodajmy sobie teraz mod manager add ukoś i na przykład dajmy tak 1LK, nie, 5LK, jakiś efekt matrix. Teraz piszemy na przykład 2L server, podkreślone możemy jeszcze zrobić, server sur, teraz przechodzimy na L, survival plus, tu na biało zrobimy plus, guild,
albo mini games. No i to teraz tak wygląda. Jak wyjdziemy, oczywiście to widać. A, przepraszam, to jest nieważne, bo ja sobie na hostingu ustawiłem LiveGun. Nie możecie mieć nigdzie ustawionego inny motto, bo będzie wam czytać to nieprawidłowe. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.